Na podstawie kanonu 212 paragraf 2 kodeksu prawa kanonicznego, korzystając z uprawnienia przedstawiania wam, czcigodni biskupi i pasterzom Kościoła, przez nas wiernych naszych potrzeb, zwłaszcza duchowych, jak również naszych życzeń, żądamy uroczystej i niezwłocznej intronizacji naszego Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jednocześnie zgodnie z kanonem 212 paragraf 3 kodeksu prawa kanonicznego, stosownie do posiadanej przez nas wiernych wiedzy, kompetencji i zdolności, niniejszym korzystamy z przysługującego nam prawa, a nawet obowiązku wyjawiania swojego zdania wam, świętym pasterzom, w tej sprawie jako dotyczącej dobra naszego Kościoła oraz, zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, a także biorąc pod uwagę wspólne dobro i godność osób, podajemy ten nasz apel do wiadomości wszystkim wiernym w Polsce. Nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny w dziejach ludzkości od 2000 lat. Przyjęty w 966 roku przez państwo polskie chrzest w sposób trwały i jak do tej pory nierozerwalny złączył losy Polaków z Chrystusem Panem i Bogiem. Jak pokazuje historia, Polska była zawsze wierna swojemu Panu, ponosząc wiele ofiar. Przelana za wiarę krew polskich męczenników jest najbardziej wymownym dowodem na przywiązanie Polski i Polaków do Boga, Ojczyzny i Świętej Matki Kościoła. Jest przypieczętowaniem miłości Boga i człowieka i jednocześnie zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń Polaków. Kiedy w 1979 roku Jan Paweł II po raz pierwszy jako nowy papież zwrócił się do wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra, wypowiedział znamienne słowa nawołując: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To wezwanie było i jest wielokrotnie powtarzane podczas biskupich homilii. Czy jednak przykład nie powinien przyjść właśnie od was? Dlatego to dziś my, wasza owczarnia, już nie prosimy, ale żądamy od was, czcigodni biskupi, byście nie lękali się otworzyć na oścież drzwi waszych serc, umysłów i woli Panu Jezusowi, byście w trosce o losy naszej Ojczyzny, o nasze i wasze dusze, nasze i wasze zbawienie otworzyli drzwi naszej ziemskiej Ojczyzny Jezusowi i bez obawy powierzyli nasze wspólne losy Jemu jako Królowi Polski poprzez akt uroczystej intronizacji, bo jak sam powiedział: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. A kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Czy naprawdę aż tak daleko odeszliście od Boga? Kto lub co każe wam lekceważyć Jego wolę? Czego się boicie? Nawet jeśli zbłądziliście, pamiętajcie, że Chrystus Pan wybaczył wszystko tuż przed swoim skonaniem współukrzyżowanemu złoczyńcy. A skoro wybacza Jezus, to tym bardziej i my wiernie wybaczamy wam, bo nie ma takiej podłości i takiego zła, z którego Pan Bóg nie mógłby wyprowadzić dobra. Dlatego nie lękajcie się. Stańcie razem z nami w prawdzie i z pokorą oraz ufnością. Złóżmy wspólnie pokłon naszemu jedynemu Królowi i Panu, byśmy nie byli przez Niego sądzeni jak ci, którzy 2000 lat temu krzyczeli do Piłata: precz, precz, ukrzyżuj Go. Poza Cezarem nie mamy króla. A przecież nasz Pan Jezus Chrystus jest królem, ponieważ Bóg Ojciec poddał Mu wszystko, nic nie zostawił niepoddanego Jemu. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jezus Chrystus oznajmił swojemu umiłowanemu uczniowi, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Zaś święty Piotr apostoł upomina nas słowami: upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się Jemu. Z tych słów świętych apostołów wynika, że intronizacja naszego Pana Jezusa na Króla Polski nie jest sprawą polityczną. To nie tylko sprawa zbawienia, ale i doczesnego ocalenia naszego narodu oraz jedyna słuszna i sprawiedliwa racja naszego istnienia. To dopełnienie ofiarowania Rzeczypospolitej przez króla Jana Kazimierza Matce Bożej Królowej Polskiej Korony, która niegdyś powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
To oddanie naszej ojczyzny, naszych rodzin, naszych spraw i nas samych jedynemu Królowi Jezusowi Chrystusowi, który umiłował nas do końca, byśmy mogli w zgodzie nie tylko z katolicką wiarą, ale również z polską racją stanu śpiewać mu hymn Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam. Rozumiemy, że jako pasterze Kościoła musicie działać rozważnie. Czy jednak Pan Bóg zechce czekać? Czy opóźnianie decyzji o oddaniu Polski we władanie jedynego Króla, Jezusa Chrystusa, może naszej ojczyźnie w jakikolwiek sposób zaszkodzić? Królewska godność Chrystusa Pana została wszakże potwierdzona uroczyście przez Ojca Świętego Piusa XI w encyklice Quas Primas. Jest zgodne z prawdami naszej wiary zawartymi w Piśmie Świętym, pismach Ojców Kościoła i naszą świętą tradycją. Chrystus jako Król Polski nie chce od nas czegoś nadzwyczajnego. Nie żąda od nas królewskich szat, świty, służby ochrony osobistej, ministrów i utrzymania. Chce tylko, by założono na Jego skronie koronę. To jedyny Król, który nic narodu nie kosztuje, a który może dać Polsce ze zdroju swojej obfitości tak wiele. Wytrwajcie we mnie, mówi Pan Jezus, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość nasza była pełna. W owym dniu Pan zastępów będzie koroną chwały i ozdobnym diademem dla reszty swojego ludu. Ufamy, że ten apel pobudzi wasze pasterskie serca i umysły i rozpali w was pragnienie rychłego ukoronowania naszego Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Oto jest czas, w którym ziarno oddzielą od plew. Kto jest z Boga, ten zachowa Bogu wierność, ten nie odrzuci Chrystusa i Jego panowania. Kto nie jest z Boga, ten nie należy do Chrystusa, jest zdrajcą i złodziejem, wilkiem w owczej skórze. Kto jest opieszały i gnuśny, narażając na potępienie miliony dusz, ten samego siebie skazuje na wieczne potępienie, a im wyższa godność, jaką piastuje, tym większa ciąży na nim kara. Biskupi, kapłani, teologowie, politycy, rządzący i my, zwykli ludzie, jesteśmy tylko przechodniami, jesteśmy tu tylko przez chwilę, a kiedy przyjdzie kres tego życia, staniemy przed Bogiem już bez tytułów, atrybutów władzy, pięknych szat i pustych frazesów. Staniecie przed Nim również i wy, w bolesnej i druzgocącej prawdzie. Co wtedy powiecie Chrystusowi Królowi na swoje usprawiedliwienie? Nigdy z królami nie będziem w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, żadnej klęsce, wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy.
wpadniemy, żadną milczą jamę nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ów jest Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten debro fundis z ciemnego kurhanu na promę stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki on z nami, całe piekła pękną, ani ogniste smoki nie ustraszą, ani ulękną. Nie złamie nas głód i żaden frasunek, ani spowodują żadne świata one, bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy. Bo na Chrystusa my poszli werbunek.